Siemano, ale oglądacze. Dzisiaj powiem wam trochę o feminizmie. I o seksizmie też. Dobra, tak swoimi słowami, feminizm to jest po prostu walka o równouprawnienie kobiet? To jest po prostu dążenie do równouprawnienia kobiet. W którym ja biorę udział, bo uważam, że to niesprawiedliwe, głupie i w ogóle kretyńskie i debilne i jakie jeszcze... Ble! No wiecie, kobiety są po prostu dyskryminowane pod wieloma względami. Chociaż dobra, może faktycznie mogę się na tym nie znać ze względu na to, że jestem jeszcze dzieckiem, a raczej nastolatką, no ale wiecie, o co chodzi. I tam, wiecie, polityka jest taka nudna, ale tak czy siak, nie znam się tak na tych rzeczach, ale po prostu widzę to i uważam, że to jest strasznie głupie, że na przykład w niektórych branżach kobiety dostają mniejsze wynagrodzenie niż mężczyźni. Po prostu to jest jakieś chore, to jest chore po prostu, no tyle, chore. No ale jeśli chodzi o seksizm, to jest bardziej jakby na naszym poziomie, w sensie wiekowym. Ja się tym bardziej przejmuję dlatego, bo seksizm to jest po prostu dyskryminacja ze względu na płeć, no. To wkurza mnie naprawdę maksymalnie! Oprócz dwulicowych ludzi, seksizm to jest coś, co mnie tak wnerwia. No wiecie, o co chodzi. Chłopcy muszą lubić niebieski, dziewczynki różowy. Dziewczynki muszą nosić spódnice, no bo one są przecież... No wiesz, wszystkie dziewczynki muszą lubić nosić spódnice. To jest takie seksistowskie myślenie, no wiecie. No i dziewczyny muszą być słabe, chłopak musi im pomagać, bronić ich przed prześladowcami. Ja bym tych prześladowców tak walnęła w tego nosa. Chodzę na karate, no bez przesady, dałabym sobie radę. Ludzie, nie wszystkich dziewczyn trzeba bronić. Poradzą sobie same. Umieją zawalczyć. Jesteśmy bardzo silne, rozumiecie? Jesteśmy bardzo silne. Albo wiecie, te wszystkie bajki, w których to dziewczyna jest księżniczką zamkniętą gdzieś, albo wiecie, albo to taką bezbronną w ogóle... Ja, no dobra, okej, rozumiem, ale na przykład w Shreku. W Shreku to jest super, że Fiona jest taka walcząca, w sensie, no wiecie, jak Shrek ją uwalnia z tej wieży, Boże, spoilery. No ale kto nie zna Shreka, no? Shrek ją uwalnia z tej wieży i ona potem, jak atakuje ich gang Robin Hooda, to ona ich... No wiecie, o co chodzi. To jest świetnie pokazane i twórcy Shreka naprawdę... super. No ale wiecie, te takie klasyczne bajki. Czytałam ostatnio o takiej kobiecie. O tej kobiecie, która stworzyła bajkę Merida Waleczna. No i ta księżniczka to jest już jakaś bojowniczka. No wiecie, o co chodzi. Wow, jakie rymy. To jest już coś. No ona właśnie uznała, że ta kobieta, że księżniczki są takie bezbronne ciągle, dlatego no, musi ktoś być... Musi się to zmienić. No i bardzo jestem z tego zadowolona. Jakbym ja miała występować w jakiejś bajce, to najlepsza rola dla mnie to by była rola smoka. Kocham smoki. I tu nie chodzi tylko o dziewczyny, bo z chłopcami jest tak samo. Nie mogą nosić różowych ubrań, nie mogą, no nie wiem, nie mogą gotować, znaczy według seksistowskiego myślenia, bo wiadomo, że jest wiele takich chłopców i wiele takich dziewczyn, którzy nie podlegają temu myśleniu. Przykładem jestem ja. No ale wiecie, po prostu i wiecie, na przykład młodsi chłopcy absolutnie mogą bawić się lalkami i to nie znaczy od razu, że są transseksualni. Jezus, jak noszą różowe ubranie, to już muszą być transseksualni? Jak się bawią lalkami, to już muszą być transseksualni? Bo to jest tylko dla dziewczyn, tak? Aha, dobra, świetnie, super. Dokąd zmierza ten świat? Idę, wychodzę. Piccolo nie wytrzymała napięcia, więc przybył misio. Jak byłam mała, bawiłam się samochodzikami, dinozaurami i pluszakami. A mój brat czasami brał ode mnie jedyną lalkę, którą miałam i się nią bawił. Na dodatek w ogóle łączyliśmy te zabawy i były na przykład dinozaury i lalka Barbie. Serio? No i co z tym złego? To, że ktoś ma takie preferencje, to nie znaczy, że jest od razu transseksualny, bo to nie jest tylko dla dziewczyn, albo tylko dla chłopców. No dobra, sukienki chłopiec raczej nie założy ani się nie umaluje, tak? No, są tacy ludzie, ale no wiecie, no tak to się zwykle nie dzieje. Ale jeśli chodzi o kolory na przykład, to co to ma w ogóle do rzeczy? Albo rodzaj muzyki, jakiej słuchasz? Nie mogę, po prostu nie mogę. Pff, dobra. No wiecie, o co mi chodzi. Jak pamiętajcie, że każdy ma swoje preferencje i że nie można ludzi dyskryminować ze względu na to, co lubią. Trzeba ludzi poznawać po charakterze. I to no, od razu nie znaczy, kurde, no wiecie. No nie, bo dziewczyny nie mogą nosić ciężarów. Oczywiście, że nie, bo przecież są za słabe i by nie uniosło. Jejku, biedne dziewczynki, może jeszcze nas na rękach będziecie nosić, bo przecież same nie będziemy chodzić zaraz.
Jejku, no po prostu... Dobra, krótko mówiąc. Pamiętajcie dziewczyny, jesteście bardzo silne. Chłopcy, nie wstydźcie się żadnych swoich preferencji. Oczywiście z całego serca też szanuję dziewczyny, które lubią nosić sukienki, lubią róż i tak dalej. Przecież wszystko jest dla ludzi. Tak samo chłopcy, co grają w piłkę i lubią niebieski, luzik. Proszę tylko, żeby nie przypisywać takich rzeczy tylko jednej płci, bo to bez sensu. Zauważcie, że czasami seksizmu uczymy się nieświadomie. No wiecie, na przykład jak się urodzimy, to rodzice ubierają nas w różowe albo niebieski w zależności od płci. Albo jak jesteśmy w przedszkolu, to dziewczynki częściej bawią się w doma, a chłopcy robią jakieś walki. A ten, albo na przykład jak robione jest jakieś przedstawienie w przedszkolu, no to dziewczynki muszą być dziewczynami, a chłopcy chłopcami. W sensie wiecie, muszą grać tą samą płeć, no wiecie. Jestem wdzięczna mojej rodzinie, że prawie nigdy nie wkładała na mnie niczego różowego, naprawdę. Ciekawostka. Kiedy ja i mój bro byliśmy mali, to ludzie myśleli, że jesteśmy bliźniakami, a między nami jest 2 lata różnicy. I że od najmłodszych lat tłumaczyła mi to, co ja teraz wam mówię. Trzymajcie się, oglądacze, i do następnego filmu. Hej!